Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do niego Żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a ty mówisz, jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki. Czy ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim ty siebie czynisz? Odpowiedział Jezus: Jeżeli ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie, jest naszym Bogiem. Ale wy go nie znacie. Ja go jednak znam. Gdybym powiedział, że go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale ja go znam i słowo jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Na to rzekli do niego Żydzi: 50 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham stał się, ja jestem. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni. Żydzi podnieśli kamienie, by ukamienować Jezusa. Kamień to rzeczywistość pozbawiona życia. Postawa nieprzyjmowania słów Jezusa była konsekwencją ich kamiennych serc. Kamienie, które wzięli do rąk, były świadectwem przeciwko nim. Cała rozmowa Jezusa z Żydami zwieńczona jest symbolem kamienia. Ich serca pozostały twarde, nieczułe na słowa Pana. Kamienie podniesione z ziemi miały stać się siłą niszczącą Jezusa. To ważne, co człowiek chce, co może, a co powinien zachować. Jeśli ktoś zachowa moją naukę, mówi Jezus, to, co zachowujemy, tym się kierujemy. Słowa, obrazy, przeżycia, wstrząs, jakiego doznaliśmy, staje się światłem lub naszym pogrążaniem w ciemności. Nauka Jezusa uchroni człowieka przed utratą tego wszystkiego, co jest w nim szlachetne, co jest dobre i czyste. Można powiedzieć, że zachowanie nauki Pana uwolni człowieka od głodu na wieczność. Mówienie o Bogu nie oznacza, że znam Boga. Mówię o Nim tak, jak mnie nauczono. Natomiast dramatem moim jest fakt, że nie spotkałem Go jeszcze osobiście. Przez wiarę i miłość. Stąd Jezus mówi: Wy Go nie znacie. Wy nie znacie Ojca. Ojca można poznać jedynie przez wiarę i miłość. Słuchanie Jezusa w taki sposób, jak słuchamy i poznajemy człowieka, może uniemożliwić Jego poznanie. Żydzi nie tyle nie mogli, ile nie chcieli przekroczyć granic własnego myślenia, słuchając Jezusa. Oni nie byli zdolni spojrzeć na Tego, który stał przed nimi jako wielbionego Boga. Nieumiejętność wyjścia, czy też niechęć do przekraczania granic swojego myślenia, by wejść w myślenie Jezusa, doprowadziło do tego, że porwali kamienie, aby je rzucić na Niego. Gdzie nie ma argumentów, a za wielką cenę człowiek chce mieć rację, może pojawić się agresja, przemoc, chęć zniszczenia kogoś, kogo nie rozumiem lub nie chcę przyjąć za prawdę tego,
co mówi. Kamienie, które Żydzi wzięli z ziemi, by ukamienować Jezusa, wskazują też na to, że są pozbawieni życia w sobie. Kamień jest zimny, jest twardy. On jest świadkiem nie do przyjęcia przez ich nauki Jezusa. Serce z kamienia to serce zamknięte na Słowo Boże. Biblia mówi, że Jezus jest kamieniem. Kto potknie się o ten kamień, upadnie na własną swą zgubę. Na sądzie ostatecznym Chrystus, kamień odrzucony przez budujących, doprowadzi do skruszenia swoich wrogów. W czasie oczekiwania na powtórne przyjście Pana, Jezus jest kamieniem upadku i skałą skruszenia i znakiem, któremu sprzeciwiać się będą. Trzymając w dłoni kamień, jeszcze mam czas na podjęcie decyzji, opamiętanie się, może już ostatnie, zanim nie będzie za późno. Gdy pojawia się wiara i miłość, w sercu człowieka staje się on żywym kamieniem.